Jest mięso, mordowanie jest. Dobra, zarąbać hunterów, oni są moi. To co, podrapiemy go tutaj po plecach, przypierdzielimy już końcówką. Jest. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo, gdzie postanowiłem w końcu pokazać wam, jak wygląda firefight w Halo 5 Guardians. Nie jest to taki standardowy firefight, to bardziej wariacja Warzona inspirowana starym firefightem, gdzie mamy po prostu głównie walkę z sztuczną inteligencją. No i kilka dodatkowych bajerków. Wysiadamy z desantowca. I pora zabrać podstawowe narzędzia zagłady. Ja akurat bardzo lubię zawsze sobie brać karabin z celownikiem. Oczywiście jest tak samo celny jak zawsze, ale przynajmniej fajnie się z niego strzela. I kilku tutaj podstawowych prometan zarąbać. Rozmieszczenie w rzeźniku zwykle jest losowe. To żeby to prometanie czy kowenanci, to nie ma jakiegoś znaczenia. Spróbujmy tu sobie cokolwiek ugrać. No wiadomo, tych większych zmiękczyć pistoletem, tych mniejszych zmiękczyć karabinem, tych mniejszych headshotować poje tak jednym pociskiem najlepiej, żeby za dużo nie marnować, uważać na życie, współpracować z kolegami. To jest fajne w tym trybie, taki duperel estetyczny, który duperel estetyczny, na który ja zwracam uwagę. Spartanie, czyli my mamy swoje własne kolorki. Oho, tu nas trochę flankują. Dobra, spróbujemy ich teraz okrążyć. Mamy tutaj swoje kolorki, to jest zawsze fajny wybór estetyczny dla mnie, no bo jeżeli pokolorują nas na niebiesko, na czerwono, coś mi się tu zespełniło na tyłku, kurde. Jeżeli nas pokolorują na czerwono, niebiesko, to w ogóle nie widzę już różnic między Spartanami, ta cała kustomizacja, która jest po prostu masakrycznie wielka w tej części i schodzi na dalszy plan. I headshot, i headshot, i headshot, zabicie pełzacze, i jednego, i drugiego. Tam widzicie, gdzieś w tunelu pod spodem mamy pierwszych bossów. I jak dostałem po tyłku, też widzicie. No, rundy też się różnią tym od podstawowego firefighter, że to nie chodzi o przetrwanie, a o wykonanie pewnego rodzaju zadań. Myślę, że to jest całkiem fajne urozmaicenie, ponieważ cały czas coś się dzieje. W miarę losowe są te zadania, no i nie musimy się kitrać w jednym miejscu, żeby przeżyć jak najwięcej. No i lecimy wszyscy, bo wiadomo, są fajne nagrody za bicie przeciwników, za bicie bossów. No i najważniejsze, mamy dostęp do całego fajnego arsenału z Warzone'ów. Tak więc kasa na mikrotransakcjach nie poszła na marne. No. Dorąbaliśmy drugiego bossa, pierwsza runda zaliczona. Tu widzę coś fajnego, więc sobie wezmę. A to jest jakiś taki mój blokowany podstawowa BR-ka, że trochę tam prometańskie światełko na lufie i podwójne przybliżenie. Sprawdza się całkiem nieźle. Trzeba ich tutaj zmiękczyć. Bronimy w tej chwili takiego miejsca przy końcu, przy drugim końcu praktycznie mapy całej. O, widzicie, jak ładnie headshoty tutaj wchodzą, to jest po prostu, o, halo. Jak umiesz strzelać, ruszać tą gałką, to jesteś po prostu mistrzem. O, jedna z moich ulubionych broni w ogóle, halo. To się pojawiła w dwóch całych częściach, czyli to się RKM, RPM nazywa, no ciężki karabin maszynowy. Mam swoją piękną wariację, którą muszę po prostu, do której muszę dotrwać, którą muszę sobie wykupić i wam pokazać. To się nazywa odpowiedź czy coś. Ci, którzy się orientują, którzy znają, to mogą zacierać palce. O, jak to jest zabawne dość. W firefightie widzicie, jak oni się zarespili, zróbcie coś po prostu. Wywaliłem wszystkie granaty i zostało mi tylko po prostu zabrać jak najwięcej ich ze sobą. Tutaj nowa broń, uwaga, ostatnia aktualizacja, której już oficjalnie miało nie być. To jest Givera, to jest łapa Huntera, z której zwykle to my dostajemy, no tak. Zapomniałem, że przecież granaty, tak, wyrzucamy wszystko co ciężkie. Z której zwykle obrywamy, teraz możemy nią przykopać i się strzela całkiem nieźle. No to jest taki karabin maszynowy, plazmowy, strzelający serią. Może jeszcze nie rozkminiłem, ale wiem, że handlerzy na pewno mogli nawalać z tego dużo mocniej. A, no i te pierdzielone skoczki, które dostały wsparcie, nie? Nie dać się zabić, nie dać się zabić. Dwóch, trzech, jeden napastników, dobra. A, przychodzą kolejni. No, nie ma sensu za bardzo liczyć, ważne, żeby mieć komu przywalić z takiej już broni. Wchodzą od góry.
trzeba się pilnować. O. Dokopać jednemu, drugiemu. No, bardzo ładnie to kruszy tych pełzaczów. Na tych żołnierzy jest średnio, ale na nich wszystko jest średnie. To jest po prostu zły typ przeciwnika, ale od którego teraz dostałem. Ach. Zły typ przeciwnika, niesatysfakcjonujący się w niego strzela. Po prostu masz wrażenie, że te kule po nim spływają. A, tutaj go dorąbałem. No i podejdź. Co? Walka wręcz? Z kolby? Od Spartanina? No zdychaj. No widzicie, no. Nic nie miałem frajdy w zabiciu tego gościa. Nie lubię tych żołnierzy, to jest po prostu, ach. Fajny taki koncept tych zniekształconych Prometean zamieniony, no, w standardowe. W standardowe mięso armatnie. No i mamy moją ulubioną broń. Na chwilę zobaczymy, jak to pięknie nawala. I kolejne zadanie, rozwalić bossów. Ale tu już podchodzą i spójrzcie, co to mamy. Zapalające pociski. Tylko podejdą i będziemy mogli rozkręcić naszą maszynkę. Tak, 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 tak. Boże, jak ja to uwielbiam. Wiecie, jak fajnie jest przypierdzielić komuś żywemu z tego? Albo dwóm, albo trzem naraz. O, coraz więcej. A, palnąłem sobie granata. I to tego takiego fajnego. Jest mięso, mordowanie jest. Dobra. O, tak się dobrze używa tej broni. O, coś mi rąbię. No właśnie, a tak się dobrze flankuje przeciwnika, który się okopał zbyt dobrze. Ach. Próba ugrania czegoś na pojeździe. Może moja taktyka nie jest najlepsza, niestety, więc... nie mogę wyżej lufy podnieść. Rozwalimy pełzacza. I oczywiście się na skoczka musieliśmy nadzieć. Ajajaj. To się zwykle kończy w jeden sposób. No właśnie taki. Ach. Idziemy, może coś jeszcze zdołamy ugrać na tych bosiątkach. Ale tu widzę, że już po tyłku dostali. No to co, nie zginąć od tego skoczka tutaj. Ma shotguna, widzę rozpylacza. O, świecące pod pachy mu rozwalić. A, poszedł. Jest. To co? Trzy rundy załatwione. Dwie nam zostały. Może się uda to wygrać. Byłoby fajnie pokazać zakończoną rundę. To się nie zdarza zbyt często. O, przybyli kowenanci. Pokażę wam, jak działa rakietnica. Prometean? Ja nie pokazałem za bardzo. O, się rąbnąłem sam praktycznie. To co? Wyjeżdżaj tym czołgiem, wyjeżdżaj. Uzbierałem już na czołg. I to chyba taka miejska wariacja, trochę droższa. Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. Mamy tutaj zadanie bronienia tej środkowej bazy. No sorry gościu, ruch prawostronny. Wymienimy się ładnie, kulturalnie. Mamy właśnie tę środkową bazę bronić i w niej się zwykle respią czołgi. Jestem już po drugiej stronie. Zawsze miło przypierdzielić ten desantowiec obcych z daleka. W dawnych Halo na pewno się ładnie rozwalał, jak mieliśmy czołg. Teraz nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale... postrzelać zawsze miło. Cześć, jedź. Spadaj stąd. Sio, sio, sio. No i co, bronimy się. Zostało iluś tam przeciwników, pewnie. O, o, teraz widzimy ilu. No to trzeba im dokopać. Są dwa czołgi. Trzy czołgi. W ciasnych korytarzach tutaj. Przeciwnicy mogą nam wleźć na głowę, spaść z wysoka. O, o. Masz po łebku, po tym ryjku, czy co wy tam macie. I szukamy jeszcze jakiejś drobnicy, żeby tutaj sobie coś ugrać, jakichś punktów. Kolejne punkty. 100, 200, 300. Dobra, tu nic nie ma. Spróbujemy wyjść jeszcze na wolne powietrze. O, i mamy tutaj coś grubą zwierzyny. Dobra, a będzie to chłop strzelać. Obrywamy. Odlatuj, odlatuj. Cholero ty. Dobra, zarąbać hunterów. Oni są moi. Dobra. Taniec na tyłku. Łepek. Dobra, łowca oberwał. Łuska pięknie wyleciałam, tak majestatycznie. Płoniemy trochę. Cofaj, 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 przerąb mu prosto w maskę. Jeszcze. Jest. Dobra, łowcu wziąłem na siebie. Drobnica się rozlazła. Chyba nie jest źle, obronimy to. O, jest drobnica. A, przywalić z daleka czołgiem. O, halo, halo. I kolejny 500, 600, 700. No i mam całkiem niezły zapas punkcików, więc nawet jak stracimy czołga, to będziemy mogli wrócić z czymś równie fajnym.
Nie, nic chyba nie ma. To co, doczekamy te 50 sekund. Rozejrzymy się. O, jest tutaj coś, dawajcie. Elita, elita. Szakal, trep. Hunter. O, ma plecy okryte. Nie okrywaj pleców, bo ci nerdy przewieje. O, i tu coś pojedynczy, jakiś pewnie trepik. Czekamy, żeby przerąbać mu z łebka. A kurde, to para tamtego. Cofaj, 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 to się źle skończy. Czyli właśnie tak. Ślecht. Na szczęście obronienie tamtej bazy nie było już w tej chwili problemem, mając trzy czołgi ufortyfikowane w wielkiej fortecy. Czekamy na koniec przerwy, piąta runda, a ponieważ mamy dość dużo, całkiem sporo tutaj tych punkcików, no to mogłem sobie zaszaleć z pojazdem latającym, prometeańskim, który debiutuje w tej części serii. I tu widzimy, desantowce przymierza wszystkie. Spróbujemy im tutaj trochę dokopać. Chociaż powinniśmy się na bossów rzucić, oni się pojawią gdzieś tam. O właśnie, tam na dachu wyskakują. Ale pozwalamy tutaj sobie drobnice, rozpędzimy się trochę, no i jak już na bossów dojdziemy, to nie będzie. Przeproś. O, zwróćcie uwagę, jak mu pancerz schodzi. Stawię wszystko, że o właśnie, że od razu zdechnie, tylko pancerz poleci. To jest jedyne jakby, co różni bossów od standardowego mięsa armatniego. O, tu się gdzieś schował. Na szczęście mamy bardzo taki manewrowy tutaj Vitol. Pionowy start i lądowanie. Zawiśnięcie w powietrzu. Nowoczesna technologia sprzed milionów lat. I dokopaliśmy mu bardzo fajnie. Świetną decyzją jest to, że wszyscy, którzy biorą udział w walce z bossem, dostają punkty za jego zlikwidowanie. To jest po prostu... Ach... Zero jakiejś frustracji przez to. A, tu mnie coś podszczypuje, czekajcie, muszę im jeszcze nakopać i jedziemy do ostatnich bossów. W sumie nigdy tam nie byłem latającym tym pojazdem, bo tam jest taka baza, dość tak, okupani są dość nieźle. No i to są hunterzy kolejni i tu widzę, że nie ruszę, niewidzialne ściany. No to co, to głupia decyzja, ale polecimy. O, i mamy tutaj całą kolejkę. Da. Jeden, drugi, trzeci. 100, 200, 500. I podszczypniemy trochę. Bosiątko też. O, elitarny coś. Wyściubiał łepek. Widzicie go tam, jak biegnie? Taki pocieszny? Nie, ty już wiesz. Przegrałeś w tej rundzie. O, trepy padają. U stóp huntera. Nie, żeby to było dla niego coś dobrego. No i mam chyba dobre miejsce, tam obrywa. Mam wyraźne znaczniki na celowniku, że obrywa. O, przypieprzył komuś z moich. No, ale ma się dobrze, tutaj most spróbujemy od innej strony. Strasznie to niewygodne, oczywiście zaraz mi przywali. Spróbuję tutaj go wymanewrować, ale widzę, że obrywam tak czy inaczej. Czy trafi we mnie, czy w ścianę. Ale już jest na wykończeniu. Czekamy na mityczną, legendarną eliminację. Epicką, czy jakby to nazwać. Zlikwidowali pana Roju, ale nie mojego, dobra. Jeszcze tutaj się może przydamy na coś. Mityczna eliminacja, super, ale będzie rekwizycji po meczu. O, są czołgi, tylko niestety ostatnie dwa cofaniaki są tutaj. No to co? Takie proste manewry, prawo, lewo. Czekać, aż tu dzisiaj działko. Tutaj może trochę wyżej? Nie, nie bardzo trafiam. Ugh. Ciężko się tu manewruje, kurczę. Trzeba by było jakieś działo po prostu na nich wziąć, Spartan Lasera. Spróbujmy tutaj podmanewrować? Nie, pod dupie dostaliśmy. No to co? Spartan Laser dolecić, żeby coś jeszcze uszknąć z tej eliminacji legendarno-mitycznej obu hunterów. Ale tu już chyba nie ma co mówić, mamy minutę. Mamy zarąbisty oręż. Tam, o, jeden z nich dostał. To co, podrapiemy go tutaj po plecach, przypierdzielimy już końcówką. Jest. Łap granacika. I jest, udało się. Tak się kończy piąta runda Firefighta. To jest właśnie niesamowity tryb, który wylądował w Halo 5 Guardians. Jestem pod wielkim wrażeniem, że takie fajne rzeczy mogło dojść do gry po jej premierze. Dziękuję wam za uwagę, absolutnie polecam ten tryb. Fajnie się w nim leveluje i można użyć tego całego arsenału Warzona. Dzięki, cześć.